Radość życia, taki tytuł ma plener malarski, który właśnie odbywa się w Radłowie. Uczestnicy biorą także udział w warsztatach rękodzieła i warsztatach artystycznych. Pomysł spadł kilka miesięcy temu, w zasadzie nawet kilka lat. Jest to nawiązanie do tego, że w 1889 roku przyjechało do Radłowa 8 malarzy, którzy spędzili tutaj około tygodnia czasu, a później wspólnie namalowali obraz, który teraz jego replika wisi w bibliotece. W warsztatach dzisiaj uczestniczy 30 dzieci, które zostały wyłonione w ramach konkursu malarskiego odnośnie gminy Radów, i ci laureaci z klas od 1 do, bo to były różne kategorie, czy ze szkół podstawowych i gimnazjalnych jeszcze, dzisiaj są i uczestniczą w tych warsztatach i każdy z nich dostanie do domu atrybuty malarskie, żeby to, co zobaczyli tutaj, żeby ćwiczyli w domu. Impreza zorganizowana w Radłowie po raz pierwszy zakończy się 22 września.